Sewicka, witam Państwa ze studia w Ostrołęce. Gościem na Placu Bema jest dziś Mirosław Rossak, dyrektor Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta w Ostrołęce. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Za chwilę koniec roku szkolnego, wakacje, a od września nowy rok i nowi dyrektorzy. Jesteście już po rozstrzygnięciu konkursów na dyrektorów ostrołęckich placówek. Tak, rzeczywiście. Ten rok, konkretnie czerwiec, obfitował w konkursy na stanowiska dyrektorów ostrołęckich placówek oświatowych. Warto dodać tutaj, że mamy takich placówek, dla których miasto Ostrołęka jest organem prowadzącym 30, z czego 10 z nich były przeprowadzone procedury konkursowe. No i właśnie z tego tytułu mieliśmy troszeczkę pracy. Jesteśmy już po tych procedurach, one odbyły się w ubiegłym tygodniu. Może wymienię te placówki, w których były przeprowadzone właśnie konkursy na stanowiska dyrektorów. Były 4 przedszkola, przedszkole miejskie numer 1, przedszkole numer 7, przedszkole numer 13, przedszkole numer 15, szkoła podstawowa numer 1 w dalszej kolejności, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, centrum kształcenia praktycznego, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, pierwsze liceum ogólnokształcące i Zespół Szkół nr 5. Nowi dyrektorzy, a w większości przypadków to są nowi, starzy dyrektorzy, można tak powiedzieć, obejmują swoje stanowiska zgodnie z ustalonymi zasadami od 1 września, czyli tak naprawdę z początkiem nowego roku szkolnego. I w 9 na 10 przypadków te stanowiska, czyli osoby piastujące stanowiska dyrektorów, nie zmienią się. Doszło jednak jedynie do zmiany na stanowisku dyrektora w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia generała Józefa Bema i na miejsce dotychczasowej pani dyrektor Anny Koronki została rekomendowana do powołania na to stanowisko, bo trzeba przypomnieć, że komisja konkursowa nie wybiera dyrektora, tylko rekomenduje do powołania przez prezydenta miasta, w tym przypadku pana Janusza Gotowskiego, i jest to pani Anna Maksimowska, nauczyciel tejże szkoły, konkretnie nauczyciel fizyki. To w zasadzie tylko jedna placówka będzie miała nowego dyrektora. Tak, w zasadzie tylko jedna placówka będzie miała nowego dyrektora. Tutaj trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że miasto Ostrołęka nie zatrudnia na stanowiskach dyrektorów placówek oświatowych menadżerów, a więc przeprowadzamy procedury konkursowe w oparciu o przepisy dotyczące nauczycieli. Czyli jednocześnie dyrektor szkoły, który piastuje stanowisko właśnie przez 5 lat, bo taka jest kadencyjność, jest nauczycielem, czyli jest zobowiązany do prowadzenia godzin lekcyjnych z danego przedmiotu, do którego ma uprawnienia. Inne samorządy praktykują zasadę, że powołują menadżerów. To zresztą tak samo ma miejsce w innych instytucjach, na przykład w szpitalach, gdzie niekoniecznie lekarz musi być dyrektorem szpitala. My póki co pozostaliśmy przy zasadzie takiej, że dyrektor to nauczyciel. Panie rektorze, korzystając z okazji, że gości pan u nas w studiu, chciałam zapytać o przebieg rekrutacji do ostrołęckich przedszkoli. Jak to się ma w Ostrołęce? Czy również przedszkola miejskie są oblegane? Są problemy z dostaniem się? Rzeczywiście od ubiegłego roku, czyli dokładnie ta zmiana miała miejsce w połowie roku 2013, kiedy to wprowadzono tak zwaną odpłatność za złotówkę, za dodatkowe ponadnormatywne, ponadprogramowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu. Przedszkola publiczne stały się bardzo atrakcyjne dla rodziców. Dlaczego? Dlatego, że opłaty spadły praktycznie o połowę. Dziecko, które trafi do miejskiego przedszkola, do przedszkola właśnie, gdzie miasto jest Ostrołęka, jest organem prowadzącym, przebywa tam zgodnie z podstawą programową 5 godzin. My jeszcze dokładamy swoje godziny poranne, bo wiadomo, że rodzice idą do pracy, więc chcą zostawić dziecko bardzo często od 7 albo nawet wcześniej. Także te godziny, powiedzmy sobie, nawet w pół do 7, od 7 do godziny 13 są całkowicie bezpłatne. I to my pokrywamy wydatki związane z utrzymaniem dzieci z własnych pieniędzy, natomiast rodzice płacą tylko za te godziny powyżej godziny 13. I tu jest odpłatność 1 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty. To się właśnie zmieniło w 2013 roku za dodatkową godzinę. Skutkiem tych nowych regulacji prawnych jest fakt, że rodzice ponoszą dużo, dużo mniejsze wydatki związane z pobytem dziecka w przedszkolu. W tym roku, w styczniu, zmieniła się
znowu ustawa o systemie oświaty i wprowadzono nowe kryteria ustawowe, jeśli chodzi o nabór dzieci do przedszkola. Z jednej strony to kryteria ustawowe, wśród których należy wymienić te związane z niepełnosprawnością dziecka, czy niepełnosprawnością rodziców, samotnym wychowywaniem dziecka przez jednego z rodziców. I one przede wszystkim decydują o tym, czy dziecko jest przyjęte do przedszkola publicznego, czy też nie. Z drugiej strony miasto Ostrołęka, każdy samorząd, zgodnie z zapisami prawnymi, miał obowiązek czy możliwość ustanowienia dodatkowych kryteriów. No i oczywiście takim kryterium w przypadku samorządu ostrołęckiego pozostaje fakt, że dziecko, im czym dziecko dłużej zostanie w przedszkolu, tym więcej punktów, tak jakby można przyporządkować danemu dziecku. To trudne, być może, że dziecko jest punktowane w jakiś sposób, można powiedzieć, ale niestety jakieś kryteria musieliśmy przyjąć. Również fakt, że obydwoje, czy też jedno z rodziców pracuje na terenie miasta Ostrołęki, jest tym kryterium samorządowym, które stanowi priorytet przyjęciu dziecka do przedszkola. I niektórzy rodzice byli rozczarowani tym, że dziecko zostało nieprzyjęte. Ja pamiętam, że z danych, które przedstawiono, wpływały poprzez system elektroniczny, taką granicą było 261 punktów. Ktoś miał 260 na przykład punktów i już dziecko nie dostało się do przedszkola, bo deklarował, że dziecko będzie tylko i wyłącznie uczęszczało do godziny 16. No jakieś kryteria trzeba było przyjąć. Nie mogliśmy zastosować tych związanych z miejscem zameldowania, bo raczej w tej chwili mówi się o miejscu zamieszkania dziecka niż zameldowania. Ale myślę, że w konsekwencji tylko około 80-90 dzieci, czyli tyle mniej więcej jak w każdym roku, również w tym nie dostanie miejsca w przedszkolach publicznych. A ile to jest dzieci? Ile wszystkich dzieci zostało przyjętych? Ile zgłoszono do przedszkola? Około 1100 miejsc jest w przedszkolach. Dokładnych danych nie pamiętam, ponieważ tu jest jeszcze jeden ważny problem w tym wszystkim. Listy rezerwowe też pewnie funkcjonują. Tak. Dlaczego tak się dzieje? Trzeba pamiętać o tym, że przedszkola prowadzą oddziały zerowe. W tym roku po raz pierwszy obowiązkiem nauki zostały objęte dzieci 6-letnie. Te, które zostały urodzone konkretnie w pierwszym półroczu 2008 roku. Takich dzieci na terenie Ostrołęki zamieszkuje i w okolicach około 300. Powiedzmy sobie, że kilkadziesiąt z nich, chyba około 40, poszła do szkoły, do pierwszej klasy już w ubiegłym roku. Pozostałe powinny pójść do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ale rodzice, można powiedzieć, że masowo składają wnioski do poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostrołęce z prośbą o wydanie tzw. opinii o odroczeniu dziecka. Dlatego też mamy pewną taką sytuację niekomfortową dla państwa dyrektorów przedszkoli, jak i szkół, ale również dla samego samorządu, ponieważ ta rekrutacja w tym roku może trwać nawet do końca sierpnia. A więc tak naprawdę do ostatniego sierpnia nie będziemy wiedzieli, ile dzieci będzie odroczonych. A więc też nie będziemy mogli powiedzieć, ile tych miejsc w przedszkolach będziemy musieli pozostawić dla tych, którzy w wyniku odroczenia nie pójdą do szkoły, tylko po prostu wrócą do zerówki. Bo tutaj, ja tylko dodam, jesteście zobligowani, żeby takiemu sześciolatkowi zapewnić miejsce, pięciolatkowi, sześciolatkowi. Tak, pięciolatkowi jeszcze nie, to od przyszłego roku. Będziemy zobligowani od 2015 roku, aby zapewnić każdemu pięciolatkowi miejsce w przedszkolu, bo to się wiąże z faktem obligatoryjności pójścia już tych dzieci młodszych do szkoły, do pierwszej klasy. No, pewnie znowu sytuacja się skomplikuje, jak życie pokazuje, dlatego że rodzice będą znowu prosić poradnie o wydawanie takich opinii. Troszeczkę zamieszania się z tym zrobiło, ale radzimy sobie z tym dzielnie i myślę, że na 1 września będziemy mogli powiedzieć już, że jesteśmy w pełni gotowi do tego, żeby rozpocząć nowy rok szkolny. 1 września nowy rok szkolny, natomiast 15 czerwca wielki festyn rodzinny na osiedlu Stacja. Między innymi pan jest organizatorem i pomysłodawcą tego festynu. Dziękuję za dobre słowa, ale pracuje nad tym festynem bardzo duża grupa osób, prawie 30. Rzeczywiście festyn dworcowy, bo taką nazwę przyjął od kilku lat, a konkretnie od czasu, gdy organizujemy ten festyn przed budynkiem dworca PKP w Ostrołęce. To wysiłek ogromny, to praca wielu ludzi,
Ja rzeczywiście jako przewodniczący Rady Osiedla Stacja jestem jednocześnie szefem komitetu organizacyjnego tego festynu i dzięki wsparciu wielu instytucji, przede wszystkim naszego prezydenta miasta, pana Janusza Kotowskiego, hojnych sponsorów, których tutaj ze względu na program nie będę mógł wymienić, oni będą wymienieni oczywiście w trakcie festynu, możliwe jest takie uatrakcyjnienie pobytu wszystkich osób, które zechcą gościć na naszym festynie, właśnie na festynie naszym dworcowym. Bardzo cenimy sobie współpracę ze spółkami kolejowymi, PKP Cargo, PKP Nieruchomości, PKP Polskie Linie Kolejowe, czy też Koleje Mazowieckie. To już taka, można powiedzieć, tradycja, że właśnie te spółki wpisują się również w nasz festyn. W tym roku znowu będzie można skorzystać z przejażdżki szynobusem, tym razem na dłuższej trasie, aż do Śniadowa. Przed chwilą taką informację, idąc tutaj do studia, właśnie otrzymałem, będzie można przejechać się drezyną ręczną, to może takie ciekawe. Też dla niektórych Towarzystwo Dróg Żelaznych, czyli stowarzyszenie takie miłośników kolei, można powiedzieć, które funkcjonuje na terenie naszego osiedla, przygotowuje niespodziankę dla tych, którzy przejdą na festyn. Dodam tylko, że to będzie makieta dworca kolejowego mobilna. No i oczywiście tradycyjnie wystawa różnych pamiątek kolejowych. Będzie można zwiedzić lokomotywem w asyście przewodnika, gdzie również będzie można obejrzeć wystawę różnych czapek garnizonowych, też kolejowych. A na scenie będzie się bardzo dużo działo. W tym roku staraliśmy się przygotować program, który spełni oczekiwania wszystkich, którzy przyjdą na festyn. Mamy zatem coś dla osób, dla rodziców, bo będą występowali ich milusińscy ze wszystkich placówek oświatowych, które działają na terenie naszego osiedla. Na scenie będzie występował zespół ludowy zespół artystyczny Promni ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który już kiedyś gościliśmy na naszym festynie. Będzie zespół z Olsztyna Burning Hearts, który gra muzykę lat 50., szczególnie Elvisa Presleya czy Buddy'ego Holly'ego. No i wreszcie Gwiazda Wieczoru, to zespół Piękni Młodzi, muzyka dance z naszej zaprzyjaźnionej sąsiedniej Łomży. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że to wszystko bardzo atrakcyjnie nasz program. No oczywiście tradycyjnie loteria fantowa, loteria, gdzie za cenę 10 zł będzie można wygrać bardzo, bardzo wiele atrakcyjnych nagród. Jest to jeden z największych takich festynów rodziny, które odbywają się na terenie Ostrołęki. Także dużo pracy przed Wami, ale macie już doświadczenie, bo przecież to jest kolejna edycja tego festynu. Rzeczywiście pracy jest bardzo dużo. Doświadczenie też pewne mamy i pewne czynności wykonujemy już rutynowo. Oczywiście tak, żeby nie pogubić się w tej rutynie, bo to też istotne. Ale chciałbym bardzo podziękować z tego miejsca całemu mojemu zespołowi organizacyjnemu komitetowi, z którego w skład chodzi cała Rada Osiedla Stacja, za poświęcenie i za to, że bardzo często 2-3 razy w tygodniu, szczególnie w tym ostatnim okresie przed festynem, przychodzą, pomagają. Każdy ma jakieś swoje zadanie wyznaczone. Rzeczywiście to duża impreza. Z roku na rok przyciąga coraz więcej osób, a cieszy nas to również, że ta stacja znowu zaczyna żyć własnym życiem, że budzą się te tradycje związane z kolejnictwem, że staramy się pokazywać miastu, mieszkańcom właśnie, że ta stacja jest, była kiedyś bardzo ważnym ośrodkiem kolejnictwa i mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś stanie się w przyszłości. Czy sądzi Pan, że tego typu imprezy, one mocno integrują społeczność? Spotykacie się później z takimi głosami, z podziękowaniami, z takim bardzo pozytywnym odbiorem, że właśnie to, że no chociażby ta kwestia, gdzie mogą wystąpić na scenie dzieci z okolicznych placówek oświatowych, to już działa tak dla rodziców motywująco i budująco. Czy to jest właśnie ten element, ten czynnik, gdzie widzicie, że warto robić, widzicie sens tego całego przedsięwzięcia? Kiedyś ktoś powiedział, że żeby była radość, musi być trud. I rzeczywiście ta radość jest najważniejsza to co podkreśliłem, to jest wielki wysiłek, ale dowodem na to, co pani redaktor mówi, że warto, nie będzie fakt, że ludzie rzeczywiście do mnie telefonują i pytają, czy to rzeczywiście jest tak, że będzie taki czy inny zespół, bo oni słyszeli.
I czy aby w tym roku przypadkiem nie będzie tak, że tego festynu nie będzie. Taką radość wielką wczoraj odczułem, gdy grupka dzieci na osiedlu Stacja podbiegło do mnie i mówi: proszę pana, a czy to prawda, że będzie zespół Piękni i Młodzi, bo my się tak z tego bardzo cieszymy, a nagrody w tym roku będą tak jak w ubiegłym roku? Będą. Właśnie to bardzo cieszę. Cieszy nas również to, że w wyniku skutkiem tego festynu są też środki finansowe, które gromadzimy. Dodam, że w ubiegłym roku kupiliśmy dwa zestawy multimedialne dla zespołu szkół nr 3 składające się z tablic multimedialnych i rzutników. Przedszkole miejskie nr 18 otrzymało wsparcie na remont. Wszystkie dzieciaczki uczęszczające zarówno do przedszkoli niepublicznych, do przedszkola publicznego oraz z klas 1-3 zespołu szkół nr 3 otrzymały na gwiazdkę paczki od Mikołaja, również zakupione z tych funduszy. Pewną kwotę pieniędzy jeszcze dalej trzymamy, ponieważ chcemy wykorzystać je do realizacji naszego pomysłu, a mianowicie przygotowania, stworzenia w prawym skrzydle budynku dworca PKP klubu dla mieszkańców. Tam znalazłoby również siedzibę Rada Osiedla, Towarzystwo Dróg Żelaznych, które zgromadziło już mnóstwo pamiątek po kolei, po kolejnictwie. Tam byłby stworzony punkt konsultacyjny dla służb mundurowych i oczywiście dzięki przychylności naszego prezydenta pana Jerzego Gotowskiego, który wyraził zgodę na takie działania, jesteśmy w trakcie przygotowywania projektu. Również jeden z projektantów ostrołęckich społecznie to wykonuje, a firmy z terenu stacji, mamy takie duże firmy, zadeklarowały wsparcie zarówno finansowe, jak i materiałowe przy realizacji tego pomysłu. Dlatego to jest ogromna satysfakcja dla mnie osobiście i dla moich współorganizatorów tego festynu. To może trudny czas, ale później się o tym zapomina. Najważniejsze jest to, jakie są efekty tego działania. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Ostrołęki i nie tylko do uczestnictwa, do wzięcia udziału w festynie dworcowym 15 czerwca. Od godziny 11 do godziny 23 macie bardzo bogaty program, praktycznie co godzina, a nawet w niektórych momentach w ciągu dnia, co pół godziny, nowe atrakcje, nowe sytuacje, na pewno będzie się dużo działo. Tak, rzeczywiście, bardzo serdecznie wszystkich państwa zapraszamy. Zapraszamy również całą redakcję telewizji Narew. Przyznam, że przygotowaliśmy też jeszcze, dodam, wiele atrakcji dla dzieci. Te atrakcje będą zupełnie bezpłatne, nie trzeba będzie płacić za trampoliny, za zjeżdżalnie, za malowanie twarzy, za ścianę spinaczkową. To wszystko gratis. Oczywiście również stoiska gastronomiczne dla dorosłych. Bo będą również animatorzy. Tak, będzie świetlicobus przez większą część festynu.